teraz sobie ucieka. A tam w oddali psalm chyba w ogóle na Loot Lake'u, który pamięta... Teku tutaj. Też widzieliśmy podobno Teka. Zobacz, że Fatal Field 3 osoby i jest to oczywiście zbustowany przez robociki. Jest tak zwany... Teku na Fatal Field, czy zbukę? Tak. Teku RIP, Luki RIP napisali. Co? Luki już RIP? Luki RIP, Luki, no co ty? Już teraz? To nie dzieje. Tak, tak, no szanują się. A tutaj Letwick i King. Zobaczmy, pierwszy w sumie 1v1 taki, który widzimy na ekranie. O Jezu, i teraz co King zrobił? Przez chwilę były żółte, King to wykorzystał, Letwickę out of the game. Zapraszamy do następnej i skoniował jeszcze go. Cóż tutaj? Bizzle, proszę bardzo. Oj, a tutaj pull-up z kombatem na Rogue Sharka i zobaczymy, czy Teku będzie miał tutaj swojego pierwszego killa, ale widać, jak agresywnie teraz Teku podchodzi. Słyszy może teraz te bandaże, ale te... nie, teraz poszedł. I mamy, podmienił mu ścianę i Teku z pierwszym fragiem, let's go. Zobaczmy teraz, full marców, heavy snipa, combat shotgun, let's go. Teku wjeżdża totalnie, a tutaj mamy też Left Eye'a ze swoim pierwszym fragiem. Na Legend jedno, proszę, zobaczmy. Dominator z NA West teraz tutaj ginie w top 86. Także widać, że no poważne niki teraz tutaj się wykładają. Ale przede wszystkim ważne jest to, że Teku zdobywa swojego pierwszego fraga i wygrywa swoją miejscówkę. A tu Dubs, też jeden z lepszych graczy tutaj na tym turnieju. Zawodnik Face. Zobacz, gra agresywnie. Tak. Zobacz na jego sprzęt. Fioletowy kombat. Myślę, że podjeżdża dlatego, że ma tego fioletowego kombata. Oj, teraz tutaj tym flintem troszeczkę odskoczył sobie, ale będzie contest Tactical versus Combat i przegrał na Tacticala! Ależ teraz Dubs musi być na siebie zły, nie trafił dwóch kluczowych strzałów i Tacticalem wygrał tutaj jego przeciwnik na Combat Shotguna, jedną z najlepszych broni w tej grze. No sam zresztą chciał go podjeżdżać, bo wiedział, że ma tego kombata i na czystą wymiankę shotgunów przegrał. No Dubs musi być teraz na siebie naprawdę zły, że tak się to skończyło dla niego. Zawodników w... Jarkos na naszych ekranach również. Bardzo. Boksuje się tutaj, ale Klas go... Czy będzie go dojeżdżał? Nie, Klas po prostu chce się tutaj zbudować, bo jak... Nie chyba żadnego leczenia na później Jarkos, także to może być problem, jeżeli chodzi o late game. Tak, zdecydowanie. Tutaj teraz... Czyli nie wiem, czy musiał go użyć w takim razie i pewnie ktoś go po prostu obił, jak rotował do strefy. O nie, teraz Chuck Jaga używa, teraz pije Chuck Jaga. Zobacz. Jest tutaj właśnie na samym, tak jak powiedziałeś, na samym końcu strefy, także na spokojnie i mamy Jarkosa teraz na naszych ekranach. Zobaczmy, fioletowy kombat, mamy SMG, mamy małe poty, launchpad, także sprzęt naprawdę okej. Okay. No niestety tylko... Fajne okularki. No fajne okularki, ma naprawdę. No, ależ to musi być stres teraz, to musi być stres. Mamy też Aquę obok niej. No i teraz się ludzie na niego rzucą. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Oj, ta kulka, możliwe, że odleciała do tego drugiego zawodnika, bo tam ktoś mu zabrał, widzisz, lol. Jarkos teraz w międzyczasie eliminated Aqua. Aquę zabił Jarkos w tym czasie. Także Jarkos zabija teraz mistrza świata na duo, bo przypomnijmy, że Aqua wczoraj wygrał duo turniej. Zobacz te budowle, zobacz te budowle. Zobacz to miasto. Zobacz, ilu tam jest ludzi, Beazle. Ale patrz, jak Beazle pasywnie teraz. Jeden frag, zobaczmy na jego sprzęt. No Beazle nie ma sprzętu, żeby tutaj... Zobacz, 60 ammo tylko do M-ki. Ten shotgun szybki, ale też szary. On zakwalifikował się bez broni, niepotrzebny jest mu sprzęt. A teraz Jarkos tutaj, ten replay, jak Aqua tutaj porobił. I zobaczmy, co ma złotego kombata, redeploya, co będzie ważne. Let's go, Jarkos. Zobaczmy ten high ground. Zobaczmy Jarkosa, idzie w ostatniej chwili. Musi teraz uważać i używa tego launchpada teraz Jarkos. Korzysta z tego, że jest bardzo duży chaos na mapie, ale teraz, żeby Mr. Savage go nie zesprayował, Savage teraz przeciąga i Jarkos kontestuje ten high ground. Zobacz teraz, gdzie Jarkos się wbił. Savage mu odpuścił tego high grounda. Zobacz na HP Savage, teraz Riversan, jeden z bardziej znanych zawodników. Miejmy nadzieję, że mu starczą te maski, bo strefa się cofa do niego. Strefa się cofa, więc Jarkos to widzi, a teraz Mr. Savage z rakietnicy. Zobaczmy, no co to jest za kamera, panie adminie. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Jarkos zabija Mr. Savage'a na kill feedzie, teraz to widzimy. Jezus Maria, i to już są pierwsze punkty za placement, top 20. Zobaczmy, co się dzieje, Jarkos. Gdzie jest Jarkos na high groundzie, ale ja zaraz za nim. Riversan, jeden z najlepszych graczy NA, Riversan jest centralnie pod Jarkosem. To może być niebezpieczne. Zobaczmy, że zaraz będą punkty za top 15, top 16, top 15 i Jarkos zabija Riversana! Co się teraz dzieje, Jarkos?
kontestuję tego high grounda z najlepszymi zawodnikami z NA i z Europy zresztą. I Jarkos dalej utrzymuje tego, teraz będzie Fishy leży. Zobaczmy, co się dzieje. Jarkos zabija Megę! Co teraz Jarkos robi, halo? Co się dzieje? Patrzę na kilku. Top 8. Czy Jarkos wygra pierwszą grę? Czy to będzie jego najlepszy dzień w życiu? No to jest jedna z najlepszych jego gier. Zobaczmy, 4 fragi. Ale zero matsów! Zero matsów teraz! O, i teraz sprayowany top 7, ale jaka dobra to była gra dla naszego zawodnika. Zobacz na fragi, tylko Buga ma więcej fragów teraz. O mój Boże, coś za dobra gra dla zawodnika. Ale zobacz, przez kogo musiał być kontestowany. Riversan, Savage, Mega. To są jedne z najlepszych ników, jakie możemy zobaczyć teraz w Fortnite. Kreo, zobaczmy. Kreo ma teraz high ground, ale w ogóle nie ma Kewa. Jakbyśmy mogli zobaczyć Matsy tutaj. Ale teraz! Kombat! Jezus, co Buga robi? Jak on to zrobił, Buga teraz, jak perfekcyjnie przejął high ground. Zobaczcie, zrobił sobie schody w miejscu, w którym jego przeciwnik musiał wejść. Mitro, który zrobił to samo. Tak, tylko z góry na dół, tak, dokładnie. Pierwsza runda dla US, dla NA. Zobaczmy teraz, jak to Buga dobrze zrobił tym shockwave'em. Zobacz, co teraz zrobił, Kreos panicznie się zabudował. Ładnie w ogóle przeszedł na lewo. Tak, zobacz, jak teraz przeszedł, wiedział, że Kreos... Tak, dokładnie. Wiedział, że Kreo musi przejść dalej i od razu na niego czekał. Przeciwnik mu wleciał. Mr. Savage ginie od Megi. Beazle również ginie. Także mamy tutaj teraz... A Piku, proszę bardzo, FaxFox wyeliminowany. Teku teraz tutaj FaxFoxa. Tak, zdecydowanie najlepszy zawodnik z regionu tutaj Azji. Także Teku leci po prostu po Champika. Punkty są do zdobycia. Oj, teraz zobaczmy. O Jezus! O, Nidil jak teraz! Na 1 na 0 tak naprawdę doba 50 HP po fragu. Halo? Więc tutaj na duchem po prostu go zabił. Nie, no wiadomo, że jakieś chyba setki HP miał czy coś. No bo po fragu z 2,50 HP równa, nie 51. Więc w momencie fraga musiał mieć 0. Ale pojawił się sobie tam heavy sniperkę. Chyba, nie wiem, znalazł lud kogoś, żeby to zabrać. Tymczasem Jarkos zabija Sos mana. Ale Jarkos teraz, no niestety, top 33, ale 3 fragi na jego koncie, to są dalej punkty, pamiętajmy. Pamiętajmy, że... Kurczę, tutaj no straszny jest poziom. Issa, zobacz, nie ma matsów, ale tym shockwave'em wyleciał jeszcze! I zobacz, co się teraz dzieje, no Issa nie może przejść, zobaczmy jak... Zobacz, teraz może zbierze matce z tego zawodnika tutaj. Co tu się dzieje? Nie może wejść. Niestety nie może wejść Issa, top 4, ale Dubs żyje. I Dubs. Zero fragów, zero fragów. Nie ma w ogóle nawet shot. Te shockwave oczywiście, a tu jakiś launchpad poleciał. I ten launchpad na high ground teraz, o nie. Teraz Dubs, wielki błąd. Ale co teraz zrobi, nie wiadomo, nawet sam się zgubił. Niestety to jest koniec Dubsa, zero fragów. Zero fragów, top 2 i Skyd z jednym fragiem. Nawet nie dostał fraga za Dubsa, ponieważ nie zadał mu żadnego obrażenia. Zobaczmy, jeden frag, ale to jest nadal 11 punktów, co tak pozwoli mu na to, żeby być na czele tabeli. Tak. Skyd, proszę bardzo, zwycięstwa Winter Royale w grudniu poprzedniego roku. Na pewno był wcześniej. Luki zabija! Luki zabija, także Luki tutaj chce kontestować, no proszę bardzo. No jak widać, Arkham zginął, więc Luki teraz swojego Nemesis już nie miał. Jarkos wyeliminowany przez Kartsa, niestety Jarkos ginie nam na samym początku tego meczu. Niestety, ale widać, teraz Jarkos zginął, ale Luki żyje. No to jest też taki... Oj, ale tutaj! Co? Jezu, jak shockwave'em teraz... Kingstar rzucił shockwave'a w ostatniej chwili, zginął i ten shockwave wyrzucił gdzieś Letziego. Ale Letzi teraz W. To było niespodziewane. No, shockwave'em Luki, bardzo dobra decyzja. Luki teraz, zobaczmy, 1 HP mu zostało! 1 HP. O mój Boże.
1 HP u Lukiego. Zobaczmy teraz, no Crew na pewno chce, no i niestety Luki już nie miał szans, Luki wyeliminowany przez Crew. No Crew tutaj mega dużo leczenia, cały czas miał to 200 HP, nawet go Luki obijał. Dobrze, zobaczmy dla Lukiego, miejmy nadzieję, że nie myśli o tym, że wszystko jest skończone, bo tak naprawdę nie jest. No widzimy po wczorajszych grach, tak. Dwie dobre gry gwarantują ci wina. Nie przyjmuję. Dokładnie, no dwie dobre gry gwarantują wina na World Cupie. Mamy jeszcze 3 gry przed nami, więc tak naprawdę wszystko jest w rękach. No najlepsze szanse ma Jarkos, prawda? Bo Jarkos już jest w topce, więc wystarczy mu tak naprawdę jedna bardzo dobra gra, albo dwie takie okej gry, żeby wygrać. I zobaczmy. Pamiętajmy, że każdy tutaj wygrywa, nawet setne miejsce dostaje 50 tysięcy dolarów. Teraz, Tfue tak naprawdę ma sporo szczęścia, że nikt go tutaj, ale jednak... 30-10-0, pada, tak, o! Tfue! Kolejny raz, top 64, no nie może po prostu dojść do... Oj, tutaj teraz kulki! Ale zdążyli się złapać, nie zdążył się złapać! Teraz Riversan wie, że tutaj osoba dostała dużo obrażeń w upadku. Oj, jak teraz z tego kompa shotguna! Dobra, trafię z jego, myślałem, że bym trafił z jego, ale to co się dzieje, Riversan! Teraz zabija... I zabija Skyta! Który próbował się wzbić na high ground, niestety Riversan okazał się lepszy, idzie po matce do strefy, proszę bardzo, jeszcze 11 amunicji w tym RPG-u, który bardzo mu pomoże i Dubs! Teraz Dubs! Dubs ma pewnie bardzo dużo macu! Zobacz, Riversan, 9-7 budowli, 7 budowli mu zostało i to jest bardzo tricky, ale teraz zobaczmy, co będzie chciał zrobić, będzie chciał takim szybkim shotem. No i teraz Tajowski, co się tutaj będzie działo? 5 budowli! Rakietnica teraz, no próbuje tą rakietnicą coś zrobić. Dwie budowle zostały Riversanowi, jedna budowla. Teraz musi zejść. Będzie schodził i czy Buga wygra grę? Buga teraz zabudowuje swojego przeciwnika. Dwa tiki strefy i Buga. Nie Buga, ale tak, dokładnie. Przepraszam, cały czas mówię Buga. Jest to trzeciej gry. Poprzedniej mu się nie udało, nie miał shotguna, a teraz tego shotguna miał i wykorzystał go perfekcyjnie. Let's go. Wygraną w tym meczu, proszę bardzo. Let's go! Od stron trzecich z telefonu na Instagram. I'm faced up, I just won a game. First game. Ależ teraz musi być ulga, ależ teraz musi być ulga dla Dubsa, który był bugą u mnie przez tyle czasu już. Przejęzyczenie, ale oczywiście. Ty zobacz, bili się przez 2 minuty, Małfin. Zobacz, nie ma już maców, Małfin. Ktoś mega, zobaczmy, mega wchodzi tak o sobie po prostu, eliminuje Issę, idzie po kolejnego zawodnika, ma na to HP, ma na to macy, ma na to wszystko. Mega nie wie, że jego przeciwnik nie ma już maców. I flintem 172. Małfin eliminowany, mega 2 kile już. Ale w tym czasie straciliśmy też Teka. Niestety King zabija Teka, więc niestety jeden Polak, ale pamiętajmy, że dalej Luke i Jarkos żyją. King, teraz mamy replaya właśnie, jak tutaj zginął przy Salty Springs. Teku. Teek! Tfue wyeliminowany również przez Mongrala wcześniej. Beazle cały czas żyje w top 10, Letchi umiera. No i teraz widzimy ten chaos, Mongral 4 fragi. Mongra, czy będzie z 5 fragiem? No tutaj widać tym kombatem. Próbuje jeszcze coś tutaj ugrać. Ma te małe, ale na razie nie ma czasu. I strzela, jak te edycje szybkie teraz wchodzą. O, i teraz ten Shadow, jakże ważny Shadow Tajowski, zobaczmy. Może teraz się odbijać od tej góry cały czas, chyba że będzie zabudowany. Tak jak teraz, ma 10 maców, ma 10 budowli do zrobienia. Teraz kolapsuje tutaj kogoś na high groundzie. Na pewno chciałby tym high groundem też pójść, ale nie ma jak, nie ma jak. Zobaczmy, to musi teraz zabić tego przeciwnika, żeby z niego macy! Tak, ma macy! Ale nie ma dużo maców, tak naprawdę to są tylko macy z fraga. Przeciwnik już nie ma w ogóle maców, teraz używa małych pod top 5. Wszystkie punkty zaplanowane, ale zobaczmy te szybkie edycje! Za 105 i trzyma macy! Nie, nawet nie podniósł maców! Ma 0 maców znowu! Top 4 teraz sytuacja! Top 3! Buka! Oj, teraz... Mongral, zobaczmy! Tak, teraz i teraz ostatni! 12 HP! Versus Psalm! I teraz Shockwave'em! Niestety 7 fragów w top 2, to i tak jest bardzo dobry wynik. A zobaczmy Psalm, jeden frag wyskoczył, nie widzieliśmy go w ogóle gdzieś wyleciał. Wyskoczył nie do strefy, to jeszcze ze swojego krzesła tak się ucieszył. Shockwave'a użył Airiel, odleciał wariat.
15 eliminacji. Psalm teraz wskoczył na drugie miejsce. Zobacz, że tylko 4 fragi są. Ma w całym turnieju, ma 4 fragi. Ale ma jednego wina. Stabilnie. Buga 15 fragów. Może ma, ale zobacz, jeżeli ma tylko 4 fragi, to oznacza, że Psalm bardzo dobrze bardzo radzi sobie w late game i zdobywa te punkty za placement. Tak samo jak Buga, który jest strasznie konsystent. A Mongralowi, zobacz. Zobacz, Mongral miał taką gierkę. On miał z punktów. On wcześniej chyba w ogóle... On miał ze... Tak, on miał 0 punktów. Mongral przed tą gierką miał 0 punktów i chyba 0 fragów, przecież 7 fragów total, a w tej gierce miał 7. Mongral... 7 punktów, tak. Tak. 7 punktów za placement i 7 punktów za eliminację, czyli tak. Tą jedną gierką skoczył teraz na top 20, przeganiając Jarkosa, przeganiając Luki. Mongral w pierwszych 3 grach miał 0 matsów. 0 punktów i 0 fragów. No bo 0. Bo 0 punktów. Bo 0, tak, bo 0. Bo 0. Ja zobaczmy, nie King wiem, tutaj. King, agresywny zawodnik, no znamy już go z poprzednich meczy, meczów. Tak, jest bardzo agresywnym zawodnikiem. I teraz to był bait na apteczkę? Co on zrobił? Halo? Lunetę, w ogóle nie wie, o co chodzi, to był 200 i się bait, mi się wydaje? Czy aż tak cóż tu się teraz stało? Tym strzałem z góry? Ja nie mogę. Żyty. Teraz stąpi Dubs. Walka tutaj na zimie. Proszę bardzo, Stompy oraz Dubs. To będzie zwycięzcą tego pojedynku. Stompy nie ma zbyt dobrego shotguna, żeby coś w ogóle zrobić. Chyba pierwszy raz w ogóle Stompiego widzimy. I tak, Stompy teraz odblokowany, zabija Dubsa, a Aqua zabija Tfue! Aqua zabija Tfue! Zobaczmy, jak na razie to EU wygry. Smith teraz. Przy Loot Lake'u. Oj, teraz ciężko, bo patrz jak strefa jest. Oj! Jezu, Smith, Jezus Maria, jakie tutaj były wymiany takie. Wylądował sobie na Apexa z lutą widelec, ale niestety nie udało mu się pokonać Smitha. A tymczasem Luki rip przez Klusie. Polka wyeliminowała Lukiego. Więc unlucky, no niestety Luki rip. I Teku w tym samym momencie również od Evilmer. Ajajajajaj. Miał jak przetrwać dopiero do late game'a. Zobacz, proszę. Jak zeskakuje teraz na dwóch zawodników! Jakie to było fantastycznie, ale zero materiałów! Zero materiałów, musi to wszystko podnieść! I zobacz, ile ma matców! 100 budowli może! 1000 matców na jego koncie! I teraz wchodzi na górę, no teraz co Buga robi? Teraz już wiemy, dlaczego jest pierwszy w tabelce! Jakże to była mądra decyzja, zeskoczyć na Ultimate Lowground w momencie, kiedy ludzie się tak naprawdę przy sobie bili. Teraz ma 1000 matców, 6 małych, jedno ognisko. I to jest właśnie to, mamy teraz pokaz, dlaczego prawdopodobnie to była akcja. Więcej maców od kogokolwiek w sumie na tym serwerze, tak. Zobacz ile maców musiał zużyć High Ground. Możliwe, że ta akcja. Tam na górze, Pika, Creo, Fudge, Stuch, razem z nimi jeszcze w gierce zostali, no Buga, piąta gierka, jest w każdej grze konsystent. Możliwe, że to, ta akcja była warta 3 miliony dolarów, bo to było... To był moment, zauważ, że on nie wszedłby na tą górkę, bo strefa jest na górze, bez matsów nie wszedłby tutaj, zginąłby od burzy. Oj. Pyk, nie trafił, Buga niestety. Niestety, no niestety, ale widać, że na kamerce, it's okay. On już wie, że powinien nie żyć w tamtym momencie, a i tak zobacz, że ma top 5 punkty, ile fragów. 7 punktów za sam placement, plus 3 punkty za eliminację, daje mu 10, to tak jakby wygrał. Tak. Bardzo, oj, Pika. Pika też podniosły. Creo wygrywa. I Creo wygrywa 5 fragów. Creo jak się teraz cieszy. A patrz jak Creo jak w ogóle wyskoczył poza strefę. O Jezu, widziałeś tutaj jak Push się teraz tym flintem odrzucił ze strefy. Zobaczmy z jego perspektywy. Patrz co tutaj się stało. Jak wyszedł teraz. Tak, o. Pyk! To w sumie udało tą przewagę mi się wydaje, bo tak. On się spadł na dół. Tak. Ułamek sekundy spowodował to, że wygrał. O, i no i przez chwilę. Ale stał krzyknął i aż dźwięk tak, wysadziło. Cieka na spokojnie. Tutaj Ledwig. Jarkos, o nie! Ledwig teraz walczy z Jarkosem. Jarkos! Nie! Nie! Jarkos, nie! Błagam cię, nie rób mi tego! Spokojnie. Nie! Niestety Jarkos umiera na Gambit Ledwig. No i dla Jarkosa kończy się. Jaki to musi być unlock. Ależ to musi być pechowe. Zaczął od top 3 czy top 4.
potem spadł na top 7, potem na top 20, no i niestety kończy ten World Cup, ale czat, serduszka dla Jarkosa, to, że dostał się. Ile emocji nam dostarczy, chciałby zrobić 5 fragów wina, a Buga musiałby zginąć teraz. Zobaczmy, pierwsza strefa, która tak naprawdę... To jest tak naprawdę najwięcej się będzie działo, tak? To jest połowiczna strefa, najwięcej się będzie w niej działo. O, proszę bardzo! Oj, i teraz Salm! Przez Bugę? Nie, myślałem, że przez Bugę. Ale Buga w tym samym momencie zabija Storma, także on też dostaje eliminację. Też dostaje ten punkt. Także zobaczmy teraz Tiffiu. Teraz... No na pewno teraz Buga się uśmiechnął. To uśmiechnął się, tak, dokładnie spojrzał na Killfeed i powiedział: o, Tiffiu jest fajny jednak. On chce wygrać kolejny mecz. Content, poproszę. Content, zatań. Content, nie zatań. Psalm nie żyje, nikt cię nie dogoni, my friend. Teku dalej żyje, zobaczmy. Pyk, tak, dwa fragi. Ultimate low ground. A teraz zobaczmy, bo ma jeszcze jump pada. Buga. Buga i tak, top 5, top 5. Przez Teku wyeliminowany, zobaczmy. I teraz Teku eliminowany przez Stompiego. I teraz Stomp jest eliminowany, jest top 2 sytuacja. Ale wszyscy są eliminowani, czub, 30 HP. No teraz ogniska rozstawiana, a Kru chyba to wygra. I Kru wygra nic nie robiąc. A jeszcze żyje, jeszcze idzie do strefy. I czy nie, jednak czub. I Kru wygrywa z 7 fragami. On naprawdę tam może podskoczyć. On może podskoczyć nawet do top 2, mi się wydaje. Let's go. To nie jest jego drugi win? I Teku, słuchajcie, zabił Bugę. Teku, nasz Polak, zabił chyba już, możemy powiedzieć, mistrza świata. Już konfetti jakieś poleciało. Buga nie czai. Grać safe. O tym graczu było dużo mówione. Dokładnie. Jego rodzina wraca. To jest na pewno rodzina tutaj. Pewno widać rodzina. Po tym, że mama płacze, to już na pewno jest Buga. No i zobaczmy tutaj, jakże teraz emocje. Ludzie mieli po 30 punktów, on zdobył 60 niemal, 59 punktów. Zdominował całkowicie. Buga. Mistrz świata Fortnite'a. Cóż teraz, teraz chyba do niego doszło, co się stało, bo widzimy ten uśmiech i krzyk. I wraca do domu o 3 miliony dolarów bogatszy. Cóż to za prize pool był na tym turnieju. Zobacz, on nie wie, o co chodzi, on nie wie, co chodzi. Myślę, że powoli teraz dochodzi. 60 punktów, a druga osoba 30. Dwa razy więcej punktów. Tak, dwa razy więcej punktów. Zobaczcie, ile pieniędzy to jest. Zobaczcie, jaka jest różnica w ogóle punktów pomiędzy top 10 a top 30. Była jakaś różnica 4 punktów. No i tutaj od top 20 każdy dostaje 50 tysięcy dolarów. Także Polacy przywożą do kraju 150 tysięcy złotych. 43, zobaczmy, pierwszy chyba w tabeli. 43 Teku, 14 punktów. Jarkos 52, czyli w połowie. Jarkos naprawdę te pierwsze dwa mecze, ale później niestety wszystko tutaj... Że tak powiem, prysło, ale naprawdę. Zobaczmy, serca kto czat. Ostatni. Serce, o, kto będzie ostatni, właśnie, zobaczmy. Luki 82 jest ostatni. Luki 82. Reverse, tutaj jeden punkt przez 6 meczy. Funk, Funkbomb, 0 punktów. Funkbomb, przypomnijmy, na TwitchConie zajął drugie miejsce. A teraz 0 punktów. No proszę, widzicie, to jest jednak ogromna konkurencja na turnieju, ale zobaczcie, jakie niki widzieliśmy na tej tabeli. Jak... Pewnego razu za dobre chłopaki zebrali się razem na za dobry sort. Obserwowali sobie swoje wyrazy twarzy i każdy z nich wtedy marzył jak lord. Wyrazy plątały się w ustach i każdy z nich mówił za szybko. To chyba normalne, jak pierwszy komentarz na dole, czy to jeszcze hip-hop? Nie, tylko ile razy, znowu widzę wszędzie te bohomane.